Gościu ma powtarzalność. Ale bramkarz też, jak cię mogę. Musi być napeklowany sosem. A piłka się jeszcze w ogóle liczy. Witajcie kochani serdecznie, tutaj duet Eddie and Marie. Oglądamy, Edward, rzeczy niezwykłe, które przysyłają nasi widzowie. Cały czas was prosimy o konsekwencji. Jak najwięcej materiałów, nie tylko z boiska. Tak, bo to nie sztuka epatować się Barceloną, Bayernem, Realem, Madryt. To wszystko na tysiące sposobów jest pokazywane. A tutaj z jednej, z dwóch kamer trzeba te wszystkie niuanse wyłapać. A więc to jest taka detektywistyczna praca. Elementy, Marie Watson. Real, Barcelona, Manchester, Juventus. To nie jest prawdziwy futbol. Prawdziwy futbol to jest ten futbol u podstaw. Ten, który nam przysyłacie. Pamiętajcie o tym, że piłka nożna jest jak amerykańska gra. Jednemu weźmie, drugiemu da. Zaczynamy od Górki Myślenice, Sęp Droginia. Tutaj mogę się będzie doczekać. Działo w tej niesamowitej myślenickiej scenerii, w tych pagórkach, które już widzimy. Proszę, jaka grafika. Kapitalnie. No, widzimy jednych i drugich. Zaczyna się to wszystko bardzo efektownie i takim właśnie... Już nie śmierci. Poprzeczka. No a ten obrońca, który wybijał piłkę, to jeszcze raz realizator pokazał, że zasługuje to na podkórkę. Widać, że stopę ma dobrze ułożoną, wszedł po piłkę, tak, widać to wszystko cięte, jeszcze stracił raz. Stracił włosy na piłce nożnej. Tylko, że on gościu ma powtarzalność. Ale bramkarz też, jak cię mogę, proszę bardzo. Widzę go do Bundesligi, ma powtarzalność. Chyba, ma powtarzalność. Chyba podglądał piłkarzy Wisły w tym ośrodku w Myślenicach nieopodal. A Wisła teraz może ich podglądać coraz bardziej. No o, ale poszedł, słabsza kość pęka, tutaj nie ma co odstawiać. Ale jaka trójka ruszyła, 300 kg żywej wagi ruszyło naraz. A tak ładnie, po co mu przeszkadzałeś, mały, jak mu się rzucił ofiarnie pod nogi. Druga połowa. Oj, rozpadało się w Myślenicach. To są właśnie te regiony Polski, gdzie ta pogoda zmienia się błyskawicznie, z minuty na minutę, z sekundy na sekundę. I to gdzieś determinuje sposób gry, zobacz. I potem się ludzie dziwią, że dwie różne połowy oglądają. Bramkarz w tym namokniętym dresie przecież waży 20 kg więcej co najmniej facet. I teraz zobaczmy, jak się oderwie od ziemi, czy to się w ogóle uda. No nie udało się oderwać od ziemi, w mokrym dresie to było nie do wykonania. Siatkówka, bez bramkarza gramy, jak mawiał klasyk. Niemożliwy ten bramkarz. Proszę, jaka radocha, buja! O! To jest piękny obrazek. To ten aspekt pracy. Coś się chwieje ten gościu z tym wapnem. To wygląda jakby wózek elektryczny. 2014 rok, zwróćcie uwagę, proszę bardzo. To przykład skrupulatności sędziów nawet w niższych ligach. Tutaj trzeba dołożyć jeszcze jednego śledzia. Pan Władek przywołany. Żeby nie było dziurki. Sędzia mógłby czegoś nie zauważyć. Łukasz nie! Nie ma! Gdzie jest wojska? Ale widać, zobacz, jest sympatia z zabreskim górnikiem. Tak jest, to trzeba odnotować, czujnie. No i zobaczmy. Już tu nic nie było, to jest, jak to Niemcy mówią, szwalbę, to jest jaskółka. Widać, że on go nawet nie zaczepił. Czarny charakter z gwizdkiem wskazuje na 11 metr. Rambas. Tymczasem... No, tam gdzieś tam na parkingu i WC poleciała piłka. I też niektórzy kibice pod parasolami. Ale ładny pas, prostopadły. Zobacz, jak idą. Goni go obrońca. No musicie, chłopak jest was dwóch. Oj. No tak, ale kapitalnie to zrobił. Znaczy nie chciał tak zrobić chyba. Wiem, znaczy no... Wydaje mi się, że ale przypadkowo... Jak wyszło, tak wyszło. Pan sędzia sprawdził, czy ma drobne w kieszeni, wszystko okej. Nie wypadł mu w czasie biegu za akcją teraz. Ty, ale jakie przewidujące podanie. Ale o co mu chodziło? Nie wiem. Coś tam przewidywał, że trzeba się piłki pozbyć, bo za chwilę ktoś go może... Zobaczyłem, że ma dychę na plecach, nie widziałem całego boiska. O, jaki potężnie zbudowany bramkarz. Zobaczcie, po południu w dyskotece jest bramkarzem. Syn masaża miejscowego. Ale w takich warunkach, patrz, jak się to wszystko dzieje. O, tu patrz, jakie pięteczki. Ten mały jest świetny. A ten z tymi włosami, nie? Który mały? Tego 16 mały. Ja się koło nie da się skoncentrować na tym skrócie, bo jest taki. Teraz jakaś stacja kolejowa. Tak, jest bardzo mocno chaotyczny, do tego te pociągi, ciężarówki. I czy co? Duży ruch wokół. Czy ta duża noga tutaj złapała człowieka w czerwono-czarnym kostiumie? Arbiter nie ma cienia wątpliwości. Panie sędzie, ja bym nie zaczynał z tym bramkarzem lepiej. Nie mogę spać. O, kopiemy. Wygrzebują coś, tak? Zamki na piasku. A krecik wyjdzie z tego wszystkiego, co będzie. A ten czeski? No właśnie. Ale to w ogóle jest niezgodne z przepisami. Przecież nie wolno sobie formować tych kopczyków. Może w 8 lidze sędzia to dopuścił. No i teraz będziemy miał okazję do interwencji. Piękno futbolu, potężna bomba nad bramką.
Jedyny fotoreporter na stadionie pobiegł szybko za nią. Uwaga! Sam jesteś! Ale rasowe zachowanie napastnika. Sprawdził od razu asystenta, czy nie podnosił chorągiewki. My wam przypominamy, przysyłajcie kochani do nas fragmenty meczów, niezwykłe zachowania, kartki, bramki, asysty, także obyczajówkę z trybuna. A piłka się jeszcze w ogóle liczy? Zależy od jakiego kibica. Mamy tymczasem już, popatrz, jak poszedł. Tak jest, fenomenalnie. Jak Badeński, pole karne. Jeszcze się podzielił piłą, jeszcze. Jest, nie. Ale to chyba nie koniec tego wszystkiego, a jej tak jest. Jednak swoje zrobili chłopaki. Brawo, brawo. Jacek Zelera. Po niemiecku przeczytaj. Tak. Zelera. Brzęczyszczykiewicz. Taki ładny pas, zewnętrzna część stopy. Opada mgła. Tymczasem kolejny strzał ale i gol. Ale pomieszał nimi. No, ale ładnie to wszystko zrobili. Świetnie, doskonale. Świetne podanie otwierające. I bardzo ładna asysta i przytomne zachowanie napastnika, naprawdę. Ale to zwraca uwagę, w tych meczach strasznie często te rezerwowe bramki są z boku, a teraz węższy wymiar tego wszystkiego. Niestety żegnasz się już z tym spotkaniem. Ale widać, że spokojny, wie, że kopnął i wie, że... Proszę, a teraz zobacz, tamtym udawał, że coś się tylko po kartce i od razu, nieładnie. Do szkoły teatralnej, proszę pana, może pan próbować, a nie tu na boisku. Oj, kolega. Cierpiał, kolega. Leżał. Kak równa się fiut. Ale kamera wszystko ładnie wyłapie. To tak oszukiwać. No i teraz trzeba będzie żyć z taką plamą na honorze. Dyszka. Ciężki numer. No nie wiem, czy był. Wydawało mi się, że w piłkę i że potem tam... O, proszę. Tak jest, wyczułeś tak od razu. Arbiter to również w ten sposób zinterpretował. Co się tutaj pani trener rzuca? No panie trenerze, no proszę obejrzeć spokojnie tej powtórce. Ale to pokazuje, że ławki też żyją, potrafią bardzo mocno akcentować swoją obecność. Teraz kolejna sytuacja. Nie trafi, 100%. O. No ale co obcinka, ci zrobią z tym prezentem? Obcinka. Trafiony. I potem knockout. Łokieć w gipsie przez najbliższe dwa tygodnie. Od razu widać po strojach, że to gruby zespół, bogaty, łomnica, hrabry, nowogrodziec. Popatrzcie, jakie jest w ogóle ujęcie. Z dronka lecimy, dron, coś niesamowitego. Kran. Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker. Tata jednego z zawodników musi być dobrze sytuowany finansowo. Musi być napeklowany sosem, to od razu widzę. Man, zobacz, a to cały... Nie, ja myślałem, że to jest... I pierwsze ujęcie to cały mecz z drona. To nie, bo to trener sobie zażyczył taktyczne rysy, wiesz o co chodzi, żeby widział, jak drużyna źle przesuwa albo w którym elemencie. Ale to ciekawe spojrzenie. Zrobiła błąd w ustawieniu. Fajnie to wygląda, nie? Popatrz, jak widać, nierówno to stoją te cegiełki za ławkami. Myślę, że tym w trzecim rzędzie po ile bilety? Widać wszystkie niedoróbki, tak samo jeśli chodzi o techniczną oprawę stadionu. Ale proszę, jak to... Ale sito, opatrz, powtórka... Zobacz, jaki plan. Nie, no, podoba mi się. To jest nowy wymiar futbolu. Dąbrowia, Dąbrowa, Tarnowska, Gosławia, Gosławice. Górę, top, nie, top, top. No to chyba jakiś żart. Nie, to słuchaj, to może trener puszczał im odprawę motywacyjną. Tak. Co się może dziać w przerwie, jak nie wezmą się ostro za grę? O. Ale fajnie, fajnie panowie, zwracamy się do tych, którzy to przysyłają. Takie efekty akustyczne też robią wrażenie. Takich rzeczy potrzebujemy, słuchaj. Kochani, może z kosmosu jakiś meczyk byście nam pokazali, tak samo jakaś rakieta i tak dalej. Żebyśmy zobaczyli, jak witacie się z sędzią, co się dzieje po meczu. Kto go lutuje za to? Jak wygląda after party. Bo tam każdy z każdym... Pokażę ma pretensje nam do pracę greenkeepera. Czy prezes ogląda ten mecz bez procentów. Wszystkie takie detale, niuanse współczesnego futbolu, tego troszeczkę mniejszego, chcemy zobaczyć. Absolutnie, bo tutaj jest rzeczywiście ta sól, ten pieprz, to wszystko, co się da. Pa, kochani. Cześć. Ciao.